Być może byłoby mądrze poczekać z tym listem, dopóki cię nie zobaczę i nie dowiem się, co z ciebie zrobiły te 2 miesiące. Mnie bowiem te letnie miesiące, jak sądzę, w głównej mierze wyraźnie wytrąciły z rytmu. A poza tym tego lata nie dostałem od ciebie ani karteczki. Poza tym nie zamieniłem z tobą przez ostatnie pół roku ani słowa, które byłoby warte fatygi. Jest więc chyba możliwe, że wysyłam ten list do obcego, którego roześli jego natręctwo, albo do umarłego, który nie może go przeczytać, albo do mędrca, który go wyśmieje. Ale muszę ten list napisać. Dlatego nie czekam chwili, gdy na przykład zobaczę, że napisać go nie miałem prawa. Chcę bowiem od ciebie czegoś, a chcę tego nie z przyjaźni czy zaufania, jak można by myśleć, nie tylko z egoizmu. Z egoizmu. Być może spostrzegłeś, że w to lato wchodziłem z mrzonkami. Być może nawet z daleka zauważyłeś, czego chciałem od tego lata. Powiem ci, podźwignąć za jednym zamachem to, co jak wierzę w sobie mam. Nie zawsze to mam. Nie zawsze w to wierzę. Mogłeś to dostrzec jedynie z oddali i musiałbym całować cię po rękach za to, żeś ze mną szedł, gdyż we mnie budziłoby grozę chodzenie z kimś, kogo usta wykrzywia złość. Ale to nie była złość. Lato rozerwało mi więc trochę wargi, stałem się zdrowszy. Dziś nie czuję się całkiem dobrze. Stałem się silniejszy, przebywałem sporo między ludźmi, mogę rozmawiać z kobietami. Trzeba bym o tym wszystkim to mówił, ale żadnych cudów mi to lato nie przyniosło. Teraz jednak coś rozdziera mi usta na całą szerokość, a może łagodnie? Nie, rozrywa. A ktoś stojący za drzewem mówi mi cicho, nic nie zrobisz bez innych. Ja jednak piszę teraz pełną znaczeń i wytworną składnią. Pustynia jest odrażająca. Trzeba swoje jaja znosić uczciwie przed całym światem. Wysiedzi je słońce. Należy gryźć raczej życie niż gryźć się w język. Należy czcić Kreta i jego zwyczaje, ale nie czynić go swoim świętym. Wtedy ktoś, kto nie stoi już za drzewem, mówi do mnie, czy to w końcu prawda i to jest cudo tego lata? Tylko słuchajcie mądrego wstępu do tego przewrotnego listu. Dlaczego jest mądry? Biedak, który dotąd nie żebrał, pisze list żebraczy, w którego obszernym wstępie wzdychającymi słowy opisuje uciążliwą drogę wiodącą ku wiedzy, że nie żebrać byłoby występkiem. Czy rozumiesz, co trzeba czuć, gdy przez całą długą noc musi się ciągnąć żółty dyliżans pocztowy, pełen śpiących ludzi? Jest się smutnym, ma się kilka łez w kąciku oka, leczy się wolno od jednego białego kamienia milowego do drugiego, ma się zgięte plecy, i musi się wciąż patrzeć wzdłuż wiejskiej drogi. Tam jednak nie ma nic prócz nocy. Do licha, jakże chciałoby się obudzić tych jegomościów w dyliżansie, gdyby się miało trąbkę pocztową. Teraz możesz mnie wysłuchać, jeśli nie jesteś zmęczony. Przygotuję ci paczkę, w której będzie wszystko, co dotąd napisałam. Czerpiąc sam z siebie albo z innych, niczego nie będzie brakować prócz rzeczy dziecięcych. Widzisz, to nieszczęście siedzi mi na karku od dzieciństwa.
Potem tego, czego już nie mam, potem tego, co uznałem nawet w tym kontekście za bezwartościowe, potem planów, gdyż są one uprawnionymi polami dla ich posiadacza, piaskiem dla innych, a wreszcie tego, czego nawet tobie nie mogę pokazać, bo człowiek, nawet gdy prosił o to na kolanach, wzdryga się, stojąc całkiem nagi, a ktoś inny go dotyka. Poza tym, przez ostatnie pół roku prawie nic nie napisałem, to więc, co pozostaje, nie wiem, ile tego jest, dam ci, gdy mi napiszesz albo powiesz tak na to, co od ciebie chcę. Jest to mianowicie coś specjalnego, jeśli nawet w pisaniu takich rzeczy jestem bardzo niezdarny, bardzo ciemny, być może już to wiesz. Nie chcę od ciebie odpowiedzi na to, czy cieszyłoby cię czekanie tutaj, albo czy można by z lekkim sercem podpalić stos. Nie chcę nawet wiedzieć, co o mnie myślisz. Nawet do tego bowiem musiałbym cię nakłaniać. Chcę więc czegoś łatwiejszego i trudniejszego. Chcę, żebyś przeczytał te kartki, choćby to nawet było obojętne i odstręczające, bo jest w tym także coś obojętnego i odstręczającego. To bowiem dlatego chcę, co dla mnie najdroższe i najtrudniejsze, jest tylko chłodne mimo słońca, a wiem, że dwoje obcych oczu może wszystko ocieplić i ożywić spojrzeniem. Piszę tylko ocieplić i ożywić, bo to pewne jak 2 razy 2. Skoro napisano wspaniałe jest samodzielne uczucie, ale uczucie odwzajemnione działa efektywniej. Po co więc tyle hałasu? Nie, wezmę kawałek, gdyż potrafię więcej niż ci daję i będę potrafił tak. Kawałek mego serca, zapakuję go schludnie w kilka arkuszy zapisanego papieru i dam tobie.